Dar życia od Boga jest trudem podjętym, jakiegoś rodzaju zmaganiem się i walką. Czyż nie jest to podobne do wiosłowania i płynięcia pod prąd, kiedy uświęcający się musi pokonywać opory własne i przeszkody z zewnątrz? Skąd nabierzesz mocy? Z Boga. Nie pozwól sobie na błąd złej interpretacji dziejów i sytuacji. Błędne przesądzenie odbiera dostęp do źródła i źle kończy sprawę. Dlatego ciągle musisz być niezinterpretowanym dla siebie i przez to Bogu oddanym, który zna i wie i prowadzi. Nie wolno ci wymienić zamysłu Bożego, który jest tajemniczym dziełem oczyszczenia ciebie, aby cię uświęcić. Nie wolno ci tego zamienić na panowanie nad sytuacją i tak zwaną pomyślność. Spełnione marzenia na ziemi to przekleństwo. W nich ogranicza człowiek hojność Boga. Bezproblemowość zaś podobna jest do śmierci. Zadania, trudy, krzyż. Czyż w nich Bóg nie dotyka ciebie męką swojego Syna? Jeśli daje ci jej posmakować, to błogosławionyś. I z tego powodu wiele będzie ci dane. Módl się o to, byś pojmując wielkie dzieło Boże, które dotyczy marnych dni twoich, ochotnym, radosnym sercem przyłożył rękę do pługa ewangelizacji, misji, gdzie komuś powiesz prawdę, korygując jego życie, aby żył sensownie dla celu i spraw większych niż doczesne. By ktoś się wydobył z zapaści dogadzania sobie i za wszelką cenę osiągania swoich namiętnych celów. Człowiek bowiem grzeszny też ma swój ekstremizm. Jest to ta nieustępliwość Bogu, siłowanie się z opatrznością i próba kreowania siebie według własnych zamierzeń. Czy bowiem pomyśleć o ludziach, którzy wybierają się na jakąś turystyczną wyprawę, ekstremalnie trudną i już nie wracają żywi? Czy Bóg sobie tego życzył? Czy nasycenie ich ciekawości warte było tego? Wielu ludzi jest na takiej ekstremalnej wyprawie dogadzania sobie, kiedy świat ich nie podziwia i im nie zazdrości, ale oni są nieustępliwi Bogu, rozumowi, prawdzie, posłannictwu i kontynuują swą codzienną marność, usprawniając się w swojej codziennej przyzwoitości, bo tak się jawią i dlatego nie podlegają korekcie, osądowi. Bo czyż grzesznik grzesznikowi przeszkadza, skoro jest do niego podobny? Wzajemna akceptacja, czyli tak zwana tolerancja, to układ pomiędzy grzesznikami. Ty mnie nie korygujesz, ja ciebie nie koryguję. Ty mi prawdy nie powiesz, ja tobie prawdy nie powiem. Ty mi nie usłużysz, ja tobie nie usłużę. I tak to ludzie gniją.
w niewypowiedzianym ateistycznym życiu. Cóż więc nadzwyczajnego będzie w Twoim istnieniu? Niewidzialny akt zawierzenia się Bogu, czysty akt miłości, wytrwanie dla Boga w męczeńskiej chwili, odrzucenie od siebie pokusy rozpaczy, inicjatywa miłości, wielkoduszne, wielkie serca, którym przychodzisz przez modlitwę i rozmaitego rodzaju próby cierpienia i krzyże, przychodzisz z pomocą tym, którzy sobie pomóc nie mogą. To tak jak człowiek. Już nie u siebie, przewrócił się w mieszkaniu, nie miał siły wstać. Więc krzyczał, żeby mu ktoś przyszedł z pomocą i po 2 godzinach ktoś przyszedł i go podniósł. Takich leżących do podniesienia jest miliony i tysiące. I Twoja wiara będzie podnosić tych upadłych, marnych, którzy jeszcze tylko mogą krzyczeć o ratunek i czekać nie wiadomo ile. Módl się więc o to, byś pojął miarę Bożego zamysłu, by Twoje życie stało się życiem Bożej mocy.